3 lata mają potrwać prace konserwatorskie przy elewacjach, dachach i wewnętrzu 5 kaplic pasyjnych w Kalwarii Piekarskiej. Pieniądze na ten cel pozyskało miasto, a prace mają kosztować około 3 milionów złotych. Przetarg na wybór wykonawcy został już ogłoszony. Karolina Komada. Kalwaria Piekarska składa się z 46 kapliczek. Całość można przejść w niecałe 2 godziny. Używam takiego zwrotu, to jest taki kod miłości złożony w kaplicach 3 najważniejszych dni z życia Pana Jezusa, czyli Ewangelii. W zeszłym roku Piekary Śląskie pozyskały dofinansowanie z Polskiego Ładu na renowację kilku obiektów sakralnych. W przypadku tych kapliczek jest to kwota około 3,5 miliona. Łącznie pozyskaliśmy ponad 5 milionów na wszystkie tematy związane z rewitalizacją zabytków. Jeszcze 2 parafie otrzymały te środki. To jest parafia w Kozłowej Górze i parafia w Brzezinach. Remont Kalwarii ma obejmować prace konserwatorskie na elewacjach, dachach i wewnętrzach 5 kaplic pasyjnych. Są to m.in. Pałac Heroda i Pałac Piłata. To kontynuacja trwającej już kilka lat renowacji całej Kalwarii Piekarskiej. Całkowitej renowacji był poddany Kościół Kalwaryjski na samym początku. Tam uruchomiono, właściwie pokazano starą polichromię Otona Kowalewskiego. A jeżeli chodzi o kaplicę Heroda i Piłata i również, uwaga, ten pierwszy upadek Pana Jezusa, czyli trzecia kaplica na Drodze Krzyżowej, cała w polichromii. Była kiedyś i to będzie odkrywane wszystko. W poniedziałek 20 maja Urząd Miasta ogłosił przetarg na wybór wykonawcy prac. Oferty można składać do 19 czerwca. Wykonawca na zakończenie prac będzie miał 36 miesięcy od daty podpisania umowy.